Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Witam Państwa po kilkutygodniowej przerwie. Ten czas spędziłem na Ukrainie, gdzie przygotowywałem specjalne wydanie mojego podcastu z okazji 30-lecia odrodzenia niepodległości tego państwa. Ten odcinek to zapis mojej podróży po Ukrainie, od położonego na zachodzie Lwowa aż do Charkowa, tuż przy granicy z Rosją. Wyjazd nie byłby możliwy bez wsparcia redakcji Biełsatu po polsku, ale też Waszej pomocy. Dlatego jeżeli chcą Państwo więcej tego rodzaju odcinków, zachęcam do zajrzenia na Patronite lub Zrzutkę i do wsparcia mojej inicjatywy. Tym, którzy to robią cały czas lub zdecydowali się na to ostatnio, bardzo dziękuję. A teraz rozpocznijmy naszą podróż. Będą nam towarzyszyły najważniejsze moim zdaniem utwory 30-lecia ukraińskiej niepodległości. Lwów połowy sierpnia jest pełen turystów. W tym roku ze względu na pandemię głównie ukraińskich. Nowością tego roku są turyści z Bliskiego Wschodu. W charakterystycznych dla tego regionu strojach przyjeżdżają całymi rodzinami. W gwarnym mieście łatwo zapomnieć o polityce. Na straganach na rynku dominują turystyczne suweniry. Jedynym wyjątkiem są wycieraczki i papier toaletowy z wizerunkiem prezydenta Rosji Władimira Putina. Opuszczam dość szybko huczne centrum i idę na położony z dala od niego Ukraiński Uniwersytet Katolicki. Tam, w nowoczesnym korpusie, czeka na mnie profesor Mirosław Marynowicz, jego prorektor. W 1977 roku został skazany na 7 lat obozu o zaostrzonym rygorze i 5 lat zesłania za, cytuję, antyradziecką agitację i propagandę. Wrócił na Ukrainę w 1987 roku. Poprosiłem go o podsumowanie ostatnich 30 lat i zapytałem, czy dzisiejsza Ukraina jest tą, o którą walczył jako dysydent. Oczywiście ważne jest to, że powstrzymaliśmy rosyjską agresję, ale bym się z tym nie ograniczał. W wielu sferach osiągnęliśmy duży poziom wolności, na przykład wolność słowa. Ludzie wyrażają się swobodnie. Czasem ironizujemy, że zbyt swobodnie. Wolność słowa jest niestety klanowa. Media należą do oligarchów, co z jednej strony oznacza pewien pluralizm, a z drugiej każdy z tych oligarchów ma swoją wizję. Tu mogą być problemy. Może największą zdobyczą jest wolność religijna. Ona jest uznawana za normę przez społeczeństwo. Na pewno mamy kłopoty z wolnością gospodarczą. Żyjemy w systemie oligarchicznym. Niby każdy może otworzyć biznes, ale to wszystko jest z pewnymi ograniczeniami, trudnościami. Nie tak swobodnie jak na wolnym rynku. Ale największym problemem jest niemożność wprowadzenia przez państwo rządów prawa. Oligarchowie wyszli poza granice prawa. Gdy elity stwarzają prawo dla innych, ale nie dla siebie, to oznaka państwa, które nie osiągnęło sukcesu. Wszystkie kłopoty współczesnej Ukrainy koncentrują się wokół rządów prawa. Всі негаразди нинішньої України концентруються саме довкола питання верховенства права. Чи пан собі може powiedzieć, że to jest taka Ukraina, o jaką pan walczył? Jak pan siedział w łagrach, to pan widział, że takie to państwo ma być? Спершу я скажу про те, яку Україну я. Найперв powiem, jaką Ukrainę widziałem, gdy byłem w łagrze. To były ostatnie lata władzy radzieckiej, gdy sekretarze generalni umierali jeden za drugim. Wówczas myślałem, że doszliśmy do dna i jakakolwiek władza ukraińska po osiągnięciu niepodległości będzie mądrzejsza, bardziej cywilizowana, moralniejsza. Tak się jednak nie stało. Dzisiejsza Ukraina z jednej strony jest krajem, o którym marzyłem, jeśli chodzi o wolność słowa, religii. Moje marzenia się spełniły. Ale brak rządów prawa oznacza, że to nie kraj moich marzeń, że trzeba jeszcze przejść pewną drogę. Myśmy przeszli przez pustynię do ziemi obiecanej, ale nie mieliśmy jeszcze swojej góry Synaj. Nie otrzymaliśmy nowego porozumienia społecznego, czyli rządów prawa i zmiany stosunków między ludźmi na odpowiednim poziomie cywilizacyjnym, żeby ludzie nie myśleli, że żyć uczciwie to znaczy szkodzić sobie. Żyć czesno, to żyć sobie na szkodę. A bardzo dzisiaj w Ukrainie same tak uważają. Lata 90. na Ukrainie były ciężkimi czasami, przede wszystkim dlatego, że władze objęli ludzie, którzy nie mieli do czynienia z kierowaniem krajem. Nie myśleli w skali kierowania państwem. Często zapominamy, że Ukraina była częścią Związku Radzieckiego i najważniejsze decyzje zapadały w Moskwie, a nie w Kijowie. Na ten fakt zwróciła mi uwagę docent Iryna Starowojt z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego.
Оскільки не було цієї традиції управління і мислення своєю державою, Czechosłowacja, Węgry czy Polska były satelitami Moskwy, ale mieliście swoje państwa i swoje władze. Byli ludzie, którzy myśleli w skali kraju. U nas byli ludzie, którzy myśleli tylko skalą Republiki Radzieckiej. Ale nawet wśród nomenklatury byli tacy, którzy myśleli Ukrainą. To oni zapewnili trudny i niezrozumiały dla wielu proces nomenklaturowego przejścia od radzieckiego do postradzieckiego okresu. Nawet deklaracja niepodległości z 24 sierpnia 1991 roku to owoc pracy nie tylko dysydentów, ale też nomenklatury, która nie chciała być pod rządami nieprzewidywalnej Moskwy i uznała, że Ukraina powinna iść swoją drogą, że do tego dojrzała. Ponieważ nie było tradycji myślenia swoim państwem, to wszystko działo się jak w partyzantce. Do każdej inicjatywy państwowej podchodzono jak do wroga. Podatków nie płacono, bo one trafiają do nich, do rządzących, a nie do nas. Służyć w wojsku? Ale dla kogo? Dla tych, co siedzą w kabinetach i rozkradają Ukrainę? Dla tych, co tam siedzą w wysokich kabinetach i żerują i rozkradają Ukrainę. Ta nieudolność w zarządzaniu i to w szczególnie trudnym okresie przejścia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej spowodowała, że kraj pogrążył się w ogromnym kryzysie ekonomicznym. Inflacja przekroczyła nawet 10 000% i właściwie do tego czasu Ukraina z tego kryzysu wychodzi. Problemy gospodarcze przełożyły się też na zachowania społeczne. Bieda spowodowała, że Ukraińcy skupili się na sobie samych. Przestali się interesować nawet innymi Ukraińcami mieszkającymi w innej części kraju. W kampanii poprzedzającej pomarańczową rewolucję, do której doszło na przełomie 2004 i 2005 roku, doradcy polityczni Wiktora Janukowycza przekonywali, że jego oponent Wiktor Juszczenko będzie dzielił Ukraińców na kilka sortów, w zależności od znajomości języka i stopnia prozachodnich poglądów. Iryna Starowojt zwraca uwagę, że po rewolucji zaczęto podejmować pewne działania, które miały na celu zszycie dwóch Ukrain. Оце схід і захід разом, акція, яка почалася ментально тут у Львові. За часів Віктора Ющенки була акція «Всхід і захід разом». Вона почалася тут у Львові, коло моєї учельні. Приймаючи гості зі Всходу, спільно святували ми Боже Народження і Великоніч. Потім контактувалися лікарі з лікарями, правниці з правниками. І це було дуже важливо, бо це був перший раз, kiedy na siebie spojrzeliśmy innymi oczami. My byliśmy tak skupieni na ekonomicznych problemach lat 90., że zamknęliśmy się w sobie. W czasach ZSRR była duża mobilność ludzi. Po zakończeniu uczelni wyższej było się wysyłanym do pracy w całkowicie inny region Związku Radzieckiego, nie tam, gdzie skończyłeś uczelnię. Po rozpadzie ZSRR ludzie stali się bardzo osiedli. Przyzwyczaili się, że ktoś ma jakąś działeczkę, z której można wyżyć, albo gdy ktoś wyjeżdżał, to dziadkowie opiekowali się dziećmi. Ludzie nie interesowali się polityką. Po pomarańczowej rewolucji stali się aktywni politycznie. Uwierzyli, że mogą zmienić historię raz i zrobią to drugi raz. Jednak podział na wschód i zachód istniał nadal przez wiele lat, właściwie aż do 2014 roku. Chętnie wykorzystywali go politycy, którzy szczuli i straszyli mieszkańców zachodniej Ukrainy tymi ze wschodu i odwrotnie. Apogeum mieliśmy, gdy Moskwa zaczęła wspierać marginalne dosyć nastroje separatystyczne i doprowadziła do powołania dwóch republik, Donieckiej i Ługańskiej, a także anektowała Krym. Wcześniej jednak mieliśmy dwa bardzo ważne wydarzenia. Pierwsze to Euro 2012, które, jak wielokrotnie podkreślałem w swoich relacjach z Kijowa jako ówczesny korespondent, miało dla Ukrainy ogromne znaczenie, także społeczne. Co ciekawe, w czasie rozmowy z Iryną Starowojt, to ona sama poruszyła ten temat. Euro 2012. Ukraina i Polska gostyły. Euro 2012 to było dla Ukrainy bardzo ważne, prestiżowe wydarzenie. Wiele wysiłku włożono w infrastrukturę. Zbudowano dwa lotniska.
we Lwowie i Doniecku. Kilka stadionów, w tym we Lwowie. Wyremontowano wiele hoteli, wyszkolono personel. Stało się jasne, że będzie trzeba mówić wieloma językami, bo goście będą z różnych krajów. Zbudowano szybkie połączenia kolejowe. Ukraina to bardzo duży kraj i właściwie, żeby dojechać ze Lwowa do Ługańska, potrzeba było aż 28 godzin w złych warunkach. Dlatego Euro 2012 było wielkim krokiem eurointegracji. Nie tylko myśmy zobaczyli się innymi oczami, ale też nasz kraj zobaczyli wszyscy turyści i kibice. Mówili, że to interesujące państwo, że jest Lwów, Odessa, Charków i Kijów. I wszystkie te miasta są inne. Że tu jest wielki potencjał. To zwiększyło też aspiracje, chęć do eurointegracji. Potem mamy 2013 rok i władza zmienia kurs o 180 stopni. Integracja europejska, przygotowywana przez kilka lat, miała być odwołana. Раптом розчерком одного пера, чи точніше не розчерком пера президента, має бути відмінена. Tu przechodzimy do kolejnego wydarzenia, czyli rewolucji godności. Znacznie zmieniła ona Ukrainę. Właściwie można powiedzieć, że była prawdziwym przełomem w przeciwieństwie do pomarańczowej rewolucji, która zdaniem wielu moich rozmówców była tylko przystankiem w rozwoju kraju, etapem dla Ukrainy w poszukiwaniu samej siebie. Serhii Toustichin jest właścicielem gospodarstwa agroturystycznego koło Kamieńca Podolskiego, ale także działaczem społecznym, który zajmuje się promocją turystyki. Jak sam się przedstawia, jest Ukraińcem, który kocha Polskę. Toustichin uczył się w Polsce, ale w 2004 roku na fali entuzjazmu po pomarańczowej rewolucji wrócił do kraju. Jednak jego nadzieje w jakiś sposób zrealizowała dopiero rewolucja godności. Moja decyzja przede wszystkim była taka patriotyczna, że Ukraina to kraj godny do tego, żeby być bogatym, żeby mieć sukces na tej arenie międzynarodowej. Niestety nie jest tak, jakby się chciało często, ale krok po kroku staramy się. Czy nie zawiodłeś się, czy nie było takiego momentu, że żałowałeś, że jednak wróciłeś, że może trzeba było zostać w Polsce? Zacząłem żałować bardzo szybko. 2004 rok, przyjechałem do Łódzka, byłem dyrektorem polsko-ukraińskiej firmy. Ale minęło kilka lat i raptem Janukowicz premier. I ja czułem, że kurczę, coś idzie nie tak. Przed wojną, 2013-2014 rok, miałem super depresję. I naprawdę już myślę, byłem bliski, żeby porzucić ten kraj, wyjechać, bo wiedziałem, że ten Titanic tonie. I byłem bardzo sfrustrowany i wtedy naprawdę czułem takie ogromne rozczarowanie, poczucie straconych lat i naprawdę chciałem wyjechać. Ale stała się następna rewolucja, która dała nowy taki impuls, trudniejszy. Były ogromne ofiary, zaczęła się wojna, tak, ale przez to bardziej doceniany. I uważam, że dobrze, że tą okazję, którą mieliśmy przy pierwszej rewolucji, dobrze, że straciliśmy. To pokazuje, że często człowiek tak ma, że osiągnie mały sukces i myśli, że to koniec, a tak naprawdę to tylko początek. Więc żeby być dobrym, bogatym krajem, takich mini rewolucji, takich wysiłków trzeba robić cały czas wiele. Teraz jest dość trudna sytuacja, bo jest wojna, ale Ukraina się zmienia i rozumiem, że twoim zdaniem teraz te zmiany idą w dobrym kierunku. Bardziej tak niż nie. Oczywiście znowu w pewnych kwestiach państwa jestem trochę rozczarowany, ale generalnie po pierwsze nie mam poczucia, że chcę wyjechać. Bardzo doceniam te pozytywne reformy, które odbyły się po tej rewolucji godności. Reforma policji. Oczywiście nie jest ona aż tak udana, jakby się chciało, ale z mojej praktyki wiem, że na przykład to łapówkarstwo, ta korupcja na tym poziomie najniższym, ona naprawdę zniknęła. Nie ma już korupcji tej niższej. Już się nie daje policjantom na drodze, tak jak kiedyś to było normalne. On podchodził i mówił, tyle kasy i jedź. I nikt nawet nie wstydził się, nie krępował się, tak? Teraz, jeżeli są przejawy korupcji, takie bardzo rzadkie i na przykład w innych tych sferach też. Bardzo mocno działają te organy antykorupcyjne. Łapią tych łapówkarzy wszędzie. Oczywiście problem z reformą sądową teraz jest. Często dobre sprawy trafiają do sądów, a sąd okazuje się, że wynosi te decyzje absolutnie jakieś głupie. Są trudności oczywiście w gospodarce, ale to, że Europa otworzyła swoje rynki. Mam bardzo wielu znajomych, którzy eksportują na Europę na maksa produkcję i jeżdżą do Europy i na przykład moje miasto Chmielnickie,
nigdy nie pamiętam, żeby tak się rozwijało, jak teraz ono się rozwija. I generalnie ta, uważam, że podstawowym sukcesem tej epoki postrewolucyjnej to była reforma decentralizacji. Wasze polskie gminy, powiaty, tak? Przecież my wzięliśmy za podstawę wasz wzorzec. To daje bardzo szybkie efekty. Gminy czują, że mają wpływ na to, czy są bogaci, czy nie. Większość podatków zostaje. Oczywiście więcej odpowiedzialności, ale to dobrze zawsze. Więc patrzę na... Jeżdżę często po gminach i widzę po prostu zmiany. Drogi się budują, jakieś chodniki, odnawiają się. Oczywiście są minusy na przykład. Jak minusy? Szkoły się zamykają, tak? No to jest normalne, jeżeli we wsi była szkoła i na 15 uczniów jest 15 nauczycieli i personelu całego, no to nie ma sensu taką utrzymywać szkołę. Lepiej, żeby każdego dnia bus zawoził tych 15 uczniów do większej szkoły, tak? To jest normalne. Czy tam te mniejsze szpitale też pozamykano. Także generalnie uważam, że Ukraina niestety straciła w tym, że nie przyjęła reformy decentralizacji w 1991 roku. Gdyby to było wtedy, to bylibyśmy, no może nie Polską, która teraz jest w gronie krajów bogatych, ale na przykład jakaś czy Słowacja, czy Czechy, czyli dobry kraj, ciut biedniejszy niż Polska, ale ja myślę, że bylibyśmy w Unii Europejskiej. Reforma decentralizacji i stawka na mały i średni biznes. A u nas stawka była na oligarchów, tak? I to cofnęło mocno. Spod Kamieńca Podolskiego jadę do Winnicy. Pierwszy odcinek jest bardzo trudny. Droga przypomina ser z dziurami. Później już jest lepiej. Trwają masowe wręcz remonty dróg. To program Wielkie Budownictwo, który połączył inwestycje w sieć drogową, remonty szkół, przychodni i budowę boisk. Na każdej tablicy informacyjnej podkreślono, że to inicjatywa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który coraz częściej sugeruje, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom będzie kandydował na drugą kadencję. Rzeczywiście po wyremontowanych drogach o wiele łatwiej się przemieszczać. Oznacza to też znaczne ożywienie regionu, czyli Podola, który w ostatnim czasie wręcz rozkwita dzięki rozwojowi sektora rolniczego. Mijam ogromne pola i nowe silosy majaczące na horyzoncie. 370-tysięczna winnica zawsze robiła pozytywne wrażenie. Kiedy w innych miastach Ukrainy infrastruktura miejska kulała, w tym mieście pojawiały się nowe tramwaje i remontowano chodniki. Od 2006 do 2014 roku merem winnicy był Wołodymyr Reussmann, późniejszy premier. Teraz przebywa on głównie w Kijowie. Ja spotykam się nie z nim, a z Jerzym Wójcickim, aktywnym działaczem polskiej mniejszości i ekspertem do spraw reformy samorządowej. Dla niego także rewolucja godności była początkiem zmian. Wszystkie reformy, które się odbyły na Ukrainie, czy w Ukrainie, kto tutaj mówi, odbyły się właśnie dzięki temu, że garstka ludzi, która potem stała się milionami, zdecydowała się na taki sprzeciw, który doprowadził do reform. Przecież reform gospodarczych, decentralizacyjnych, ustrojowych i jakby dzięki temu mamy teraz jakby owoce, pożynamy tego, co stało się. I Ukraińcy byli bardziej, czym się różni Ukraińcy od Białorusinów? To wszyscy wiedzą, ale ja też to powiem jeszcze raz, że Ukraińcy są przygotowani na, powiedzmy, najgorsze skutki swoich działań, nawet do śmierci, jeżeli cel wyższy będzie im przyświecał. Białorusini nie są przygotowani. Oni nie są gotowi umierać na przykład za swobodę, za niepodległość, a Ukraińcy już ten etap, jak Polacy, mają ze sobą. Państwo niepodległe już jest faktem wykonanym, dokonanym. Białorusini tego nie mają. Czemu ja ujawa? Jadę dalej na południowy wschód. Zatrzymuję się w Humaniu. W tym mieście widać jak pod lupą wszystkie problemy Ukrainy. Źle zarządzanej Ukrainy. O tej części dobrze zarządzanej będę mieć okazję jeszcze opowiedzieć. W mieście są dwie atrakcje. Przepiękny park Zofiówka, założony pod koniec XVIII wieku przez Stanisława Szczęsnego Potockiego dla jego żony Zofii oraz grób Nachmana z Bracławia, do którego pielgrzymują hasydzi. Park jest bardzo zadbany. Dzielnica, gdzie jest grób, wydaje się być całkowicie pod kontrolą religijnych Żydów, którzy przybywają tutaj z całego świata. Można jednak odnieść wrażenie, że samo miasto nie ma żadnych źródeł dochodów. Zaniedbane chodniki z dziurami, obszarpane domy i kamienice. I zapewne nie jest to wynik tego, że mieszkańcy unikają płacenia podatków, ponieważ tak jest w całym kraju. Zapewne jest to wina złego zarządzania.
Podobne wrażenie odniosłem w położonym na południu, niedaleko od administracyjnej granicy z Krymem, Chersoniu. Tam z kolei poprzedni mer wsławił się remontem niewielkiego skweru, gdzie przypomniano o greckiej historii regionu, a sam wyjechał po zakończeniu kadencji do Nicei, gdzie mieszka jego rodzina. Tak nie jest w innych miastach, jak Dniepr, Charków czy o wiele mniejsza Połtawa, których centra standardem nie odbiegają od centrów zachodnioeuropejskich miast. A wszystko dzięki dobrym merom i oczywiście pieniądzom z reformy samorządowej. Teraz o wiele więcej zostaje w lokalnych budżetach. Zanim jednak dojadę na południe do Chersonia i Mikołajowa, odwiedzam Pierwomajsk, gdzie stacjonowała 46. Dywizja Rakietowa. Można tam obejrzeć silosy, które mogły być wykorzystane do ataku nuklearnego na państwa NATO w czasach Związku Radzieckiego. Tu będzie komanda pierwszego numeru i произвести пушки пальцем левой руки, нажимается одновременно, держится ключ и нажимается кнопки произвести запуск ракеты. Gdy ogląda się schrony przygotowane na wypadek agresji Zachodu, można uwierzyć, że groźba była bardzo realna i obie strony przygotowywały się do ostatecznej konfrontacji, w tym życia pod ziemią, niemal jak w grze Fallout Shelter. W 1994 roku Ukraina zrezygnowała z arsenału jądrowego, przekazując broń Rosji. Podpisano wówczas memorandum budapesztańskie. Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz powstrzymania się od wszelkich gróźb użycia siły. 20 lat później Moskwa złamała to porozumienie, anektując Krym i wspierając separatystów na południu i wschodzie Ukrainy. Ja zaginął w bitwie. Moim następnym przystankiem jest Mikołajów, miasto zamknięte w czasach Związku Radzieckiego, gdzie wówczas produkowano okręty wojenne. Duch ZSRR jest nadal odczuwalny w powietrzu. Graficzka Svitlana Czebanowa opowiada mi, że panuje tutaj prowincjonalna radziecka mentalność, która mówi, że lepiej się nie wychylać i żyć swoim spokojnym życiem. To jest postojny ostrach, że za tobą śledzą, że tobie będzie, że trzeba... Tu jest cały czas strach, że za tobą śledzą, że trzeba uważać, co się mówi. Przez lata stały pomniki Lenina nie tylko na głównym placu, ale też na podwórkach szkół. Taka atmosfera, że ludzie się bali, że ich zatrzymują za cokolwiek. Mnie się pytali, czy się bałam brać udział w rewolucji godności. Bałam się, ale brałam. Rozumiałam, że główny protest jest w Kijowie, ale stolica musi rozumieć, że ma wsparcie. Myśmy krzyczeli, Ukraina to Europa, Mikołajów to Europa, a mi się wydawało, że powinniśmy krzyczeć, Mikołajów to Ukraina. Miałam złe przeczucia co do Rosji. No mnie każe ci uswiety, ty szło, no coś zrozumiałe, każe nie, kać, mene pahanie przeczucia. Rewolucja godności nie miała zbyt dużego wsparcia w Mikołajowie, za to po aneksji Krymu na centralny plac miasta zaczęło wychodzić o wiele więcej osób i bynajmniej nie domagały się one przyjścia Rosjan. O Majdanie można było mówić, że nie rozumie się jego celów, formy protestu, ale w momencie agresji wojskowej zaczynasz rozumieć, że masz swój własny kraj, a sąsiednie państwo zabiera twoje terytorium. To jest coś innego, bo wielu ludzi nie wierzyło, że może tak się stać. Moskwa propagowała swój obraz jako przyjaciela. Nasze rodziny dzwoniły z Krymu, mówiły, co się dzieje i zaczynaliśmy rozumieć, że do nas też Rosjanie mogą dojść, że jest to prawdziwe wojsko. Gdy coś ci zabierają, to lepiej rozumiesz, co się dzieje. Tu już nie chodzi o Majdan i jakieś europejskie wartości. Wolontariusze z Mikołajowa wozili pomoc na administracyjną granicę z Krymem. W mieście zaczęto masowo wywieszać w oknach mieszkań, w samochodach ukraińskie flagi. Podobne historie słyszę w pobliskim Chersoniu i Dnieprze. W tym pierwszym mieście idę do Urban Sadu. To stara, niedziałająca od kilku lat fabryka kombajnów. Została zamknięta ze względu na ograniczenia w handlu z Rosją. Grupa miejscowych działaczy od 5 lat wynajmuje tam podwórko i 2 piętra, gdzie organizuje różnego rodzaju imprezy kulturalne i integracyjne, na przykład dla niepełnosprawnych dzieci. Jego pomysłodawczynią jest Svitlana Biłobrowa,
W 2014 roku, gdy zaczęła się wojna, zastanawiała się, czy wyjechać za granicę, czy zostać w Chersoniu i postarać się zmieniać życie miasta. Wybrała to drugie. Nas co tydzień prochodzi 4 zachody. Pracujemy od czwartku do niedzieli i staramy się zrobić tak, żeby to było połączenie kultury, rozrywki, działalności charytatywnej i socjalnych projektów. Teraz mamy jagodową imprezę dla dzieci, w tym tych z różnymi problemami w rozwoju. One tu przychodzą cały czas, grają w gry planszowe, bawią się. Przychodzą do nas seniorzy, oni tańczą, śpiewają, rozmawiają, a nawet zakochują się. Mamy wystawy sztuki, fotografii, festiwale, pokazy filmów. Chodzi o jednoczenie dla rozwoju miasta. To jest nasza główna misja. My chcemy tu żyć. Jaką my chcemy zrobić? My po prostu chcemy tu żyć. Cherson zmienia się jednak bardzo powoli. Miasto bardziej przypomina peryferyjny nadmorski kurort. Trudno uwierzyć, że mieszka tam niemal 300 tysięcy osób. Interesuje mnie, czy odczuwają one zagrożenie ze strony Rosji. W końcu całkiem niedaleko, około 100 kilometrów, jest linia rozgraniczająca Krym i kontynentalną Ukrainę. Miejscowy dziennikarz-freelancer Taras Buzak ocenia liczbę prorosyjskich mieszkańców miasta na 15-20%. Podobnie jak proukraińskich. Ci ostatni są jego zdaniem jednak bardziej aktywni. Тоді казали, зараз кажу, що Путін приходить тільки туди, де його зустрічають хлібом і сіллю. Zagrożenie odczuwamy, ale ja zawsze powtarzam, że Putin przechodzi tam, gdzie witają go chlebem i solą. Nawet w 2014 roku Rosjanie zaczęli zajeżdżać do miejscowości w naszym obwodzie. Myśleli, że będą ich witać. Bracia, zapraszamy. A za to usłyszeli, spadajcie stąd. I oni pojechali. Ale oczywiście te 15-20% to jest wystarczająca grupa, żeby wyjść na granicę administracyjną z Krymem i apelować, żeby Rosjan tu wpuścić. Oni na przykład robili demonstracje domagające się włączenia wody na Krymie. Takich momentów się właśnie boję. Mamy też ludzi we władzy i w biznesie, którzy są gotowi wesprzeć takie działania i to z powodów ideologicznych. Oni naprawdę czekają na Władimira Putina. Rosja czy koniunktura, oni i dzieje, oni realnie czekają Władimira Putina. Chersoński socjolog Mykoła Homeniuk twierdzi jednak, że zagrożenie ze strony Rosji odczuwa mniejszość mieszkańców. Kiedyś ja przyjechał, ja pracowałem w programie rozwoju ONZ w Ługańskiej oblasti. Gdy robiłem badania w obwodach ługańskim i donieckim, myślałem, że gdy zapytamy o problemy regionu, to ludzie wymienią to, co jest związane z wojną. Nieprawda. Oni wymienili na pierwszych miejscach to, co u nas. Złą jakość wody, wysokie opłaty komunalne, złe drogi. Wszystkie problemy związane z wojną odchodzą na 10-20 plan w porównaniu z codziennymi problemami. Dlatego dla ludzi, którzy jeżdżą po złych drogach w Chersoniu i wodę do picia muszą kupować w sklepie, to takie rzeczy są większym zagrożeniem niż agresja ze strony Rosji. Negatywnych emocji niż możliwa agresja z boku Rosji. Formalnie władze robią wiele, żeby nie doszło do dalszej rosyjskiej interwencji. Wystarczy wymienić budowę nowoczesnej armii. Nadal jednak w nadmorskich kurortach można z łatwością odebrać rosyjskie stacje radiowe nadające z Krymu. Ja z kolei kieruję się już na północ, w stronę Zaporoża. Sygnał radiowy niknie, ale jest internet. Zaglądam na Spotify, na listę Ukraine Top 50. Dominuje tam rosyjska produkcja i bynajmniej nie chodzi tutaj o rosyjskojęzyczną ukraińską, a o produkt czysto rosyjski. Moi rozmówcy wcześniej i później uspokajają mnie jednak. Ich zdaniem z czasem Ukraińcy będą chętniej słuchać miejscowej muzyki i oglądać tutejsze produkcje filmowe. Ukraińska scena muzyczna, szczególnie rockowa i hip-hopowa, zawsze były silne. Jednak seriale i filmy pełnometrażowe, które da się oglądać, pojawiły się dopiero po rosyjskiej agresji, gdy zbudowano system finansowania kina. Miasta wschodu Ukrainy to typowe owoce radzieckiej industrializacji, gdzie bardzo duża część mieszkańców to przyjezdni, nawet nie z Ukrainy, a z innych części ZSRR. Widać kompletnie inne podejście do przestrzeni publicznej niż w zachodniej części kraju, gdzie ludzie w większości żyją od pokoleń w tym samym mieście czy regionie. Na wschodzie jest to nadal ziemia niczyja. Na zachodzie jest to dobro wspólne. Biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło, który mieszka od 1993 roku w Zaporożu, tłumaczy mi, jak wygląda sytuacja w tym mieście. Był problem z przynależnością nacjonalną. Pamiętam pierwsze moje rozmowy z ludźmi w urzędach i mówią, no Jan,
ty Polak, to my wiemy, kim ty jesteś, ty wiesz, kim jesteś. A my tak naprawdę nie wiemy. Jesteśmy na Ukrainie, ale kim my jesteśmy, nie wiemy. I przez te 30 lat już się bardzo dużo zmieniło w tej sprawie. To znaczy ludzie zaczynają już myśleć i uświadamiać sobie, że jesteśmy Ukraińcami. Są też oczywiście ci, którzy czują się Rosjanami. Zresztą to leży gdzieś tam u podłoża tego stanu, który mamy w naszej diecezji, bo akurat granica frontu leży tylko w naszej diecezji. Obwód doniecki i ługański, te części okupowane. Ale to jest właśnie związane z tym, że pewna część ludności zamieszkującej Donbas nie miała tożsamości narodowej. A może nawet wręcz miała tożsamość, ale inną niż ukraińska. I ja tak właśnie za te 30 lat widzę, że dużo się w tej sprawie zmieniło. Wojna przyspieszyła ten proces. Widać to nawet po języku nabożeństw. Na początku lat 90. parafianie chcieli mszy po rosyjsku. Po aneksji zasugerowali, żeby przejść na ukraiński. Jak w innych miastach zbierano pomoc dla armii. Nadal jednak mieszkańcy Zaporoża odczuwają brak stabilizacji. Wiele osób wyjeżdża do Kijowa, Lwowa, do Polski, a nawet do Rosji. Wieczorem trafiam do Dniepru, do niedawna Dniepropietrowska. Nazwę zmieniono w związku z dekomunizacją. Miasto tętni życiem. Widać, że miejscowi dużo zarabiają. Kawiarnie i restauracje są pełne ludzi, działają centra handlowe. To zasługa m.in. wielu informatyków, którzy mieszkają w Dnieprze. Nawet jeśli unikają tu płacenia podatków, to i tak wydają zarobione pieniądze, napędzając koniunkturę. W mieście obecny jest też przemysł ciężki, co zresztą dosłownie czuć w powietrzu, a w obwodzie rolnictwo. Dniepr zawsze był prężnym miastem, ale to, co się dzieje w ostatnich latach, pozytywnie poraża, choć do frontu jest stąd 2,5 godziny samochodem. W 2014 roku mieszkańcy zmobilizowali się i nie dopuścili do separatystycznego powstania w swoim mieście. Nie bez znaczenia była tutaj obecność miejscowych oligarchów, w tym jednego z najbogatszych Ukraińców, Ihora Kołomojskiego. W pizzerii w centrum Dniepru, prowadzonej przez weteranów walk na wschodzie, spotykam się z producentką filmową Natalią Hazan i deputowanym miejscowej Rady Miejskiej Maksymem Muzyką. Tłumaczą mi, że wojna zmieniła część mieszkańców Dniepru, ale oczywiście nie wszystkich. Wojna dała wielu ludziom świadomość, że jesteśmy oddzielni państwem, ale niezależność dostaliśmy bez żadnej walki. Po prostu ją dostaliśmy, a teraz walczymy o tę niepodległość. Ludzie zastanowili się, kim są, co to znaczy być Ukraińcem. Dla kogoś stała się ważna wolność, że nie mamy psychologii niewolnika, jak w Rosji. U nas pobili studentów w czasie rewolucji godności i ludzie wyszli na protest. W Moskwie nikt nie wychodzi. Pobili, to pobili. My mamy znowu taki stosunek, jak z samoidentyfikacją, z nacją, z krainą. Wiele osób się oddziela od państwa. Oni żyją w jakimś państwie, ale sami dla siebie. Mówią, moja chata z kraja. Ale wiele osób zaczęło rozumieć, że to jest ich państwo, że muszą iść na front albo pomagać frontowi, pomagać państwu się rozwijać. Ale są tacy, którzy się sami usunęli. Ciekawe, co odpowiedzą, jak wnuki ich spytają, co wtedy robili. Że byli poza polityką, że zajmowali się swoim małym biznesem, że pisali wtedy na Facebooku, że wszyscy się mylą, bo to wojna oligarchów. Każdy dokonuje swojego wyboru. Może komuś będzie wstyd. Komuś będzie za to soromno, może, a komuś nie. Dyrektor Muzeum Pamięci Narodu Żydowskiego i Pamięci Holokaustu w Dnieprze, Jehor Wradi, tłumaczy mi jednak, że choć wiele osób nie odczuwa zagrożenia wojną, to zmienił się ich stosunek do Rosji. Państwo rosyjskie tutaj przed 2014 roku wśród wielu ludzi miało bardzo pozytywny imidż, a teraz ludzi, nawet którzy mówią w języku rosyjskim, no bardzo wrogo nastawione wobec agresji rosyjskiej i tej polityki, którą prowadzi Kreml. Mieszkamy teraz w bezpieczeństwie, nie ma mobilizacji i wojna, no tak, no chyba gdzieś tam
ale nie ma rozumienia, że obok jest szpital wojskowy, że wielu chłopaków przyjeżdżają ze frontu. W mieście warto zobaczyć Muzeum Konfliktu na Wschodzie. Część działa 24 godziny na dobę. To po prostu otwarta wystawa pod gołym niebem, gdzie można zobaczyć na przykład element donieckiego lotniska, o które trwały zapiekłe walki, a także samochody wojskowe, wśród nich zwykłe cywilne, przerabiane przez żołnierzy. Niektóre mają nawet polskie numery rejestracyjne. To pamiątka po czasach, gdy na front trafiały nieoclone maszyny z Polski. W tym momencie muszę sobie pozwolić na dłuższą dygresję. Dla wielu Ukraińców wsparcie Warszawy dla Kijowa ma ogromne znaczenie. Przez lata Polska była także wzorem, jeśli chodzi o sukces w budowie demokracji, organizacji pozarządowych czy wolnych mediów. Duża grupa Ukraińców życzliwych Polsce jest teraz rozczarowana tym, co dzieje się w Warszawie. I bynajmniej nie chodzi o to, że Ukraińcy czerpią informacje o wydarzeniach w Polsce z Gazety Wyborczej, jak niektórzy to tłumaczą. Wystarczy włączyć na 5 minut wiadomości w ukraińskiej telewizji publicznej i porównać je do polskich programów o 19:30, aby zrozumieć, które są bliższe dziennikarskim standardom. A przecież jeszcze w Związku Radzieckim Polskie Radio czy Telewizja Polska były uznawane za powiew Zachodu, gdzie można było usłyszeć zakazane w ZSRR piosenki i zobaczyć filmy, które nie pojawiały się na sowieckich ekranach. Grupa Skriabin wspominała nawet o polskim radiu, tak jak Perfekt o Radiu Luksemburg. Przez wiele lat ZSRR Polska, nawet jako PRL, była oknem na świat dla Ukraińców. W kioskach, nawet w małych miastach, można było kupić gazety po polsku. Co prawda były to takie tytuły jak Żołnierz Wolności, Trybuna, Przyjaciółka czy Płomyczek, ale już w księgarniach były dostępne książki po polsku, w tym tłumaczenia literatury zagranicznej, których nie było po rosyjsku i ukraińsku. Od niemal 30 lat te same książki można już kupić swobodnie w ukraińskich księgarniach, ale język polski jest nadal popularny, przede wszystkim ze względu na możliwość pracy i studiowania w Polsce. Dla politycznego Kijowa waga Warszawy od lat jednak spada. Proces zaczął się jeszcze w latach 2007-2010, gdy premierem była Julia Tymoszenko, która chętnie odwiedzała zachodnie stolice. Spory Polski z Unią Europejską w ostatnich latach nie pomogły. Te ze Stanami Zjednoczonymi zapewne też nie pomogą. Jednak zdaniem lwowskiego intelektualisty Tarasa Wozniaka Kijów powinien zabiegać o kontakty z Warszawą. To zależy dużo od tego, kto jest centralną władzą w Kijowie. To zależy od tego, kto rządzi na Ukrainie. Są ludzie, którzy z powodu swojej niedojrzałości politycznej nie rozumieją wagi Warszawy czy Bukaresztu dla niezależności Ukrainy. Jeśli władza w Kijowie widzi tylko Berlin i Waszyngton, to jest to iluzja, bo jest jeszcze Warszawa. Rządzący nie zwracają uwagi na wagę wydarzeń na Wołyniu. Nie należy oczekiwać od ludzi, którzy nic o tym nie wiedzą, adekwatnego stosunku do tego problemu. Myślę, że to się będzie zmieniać i prędzej czy później znajdzie się formułę zadowalającą dwa narody. To zależy od edukacji i sumienia władzy w Kijowie i w Warszawie. Formuły, jakie będą zadowolone dla obu narodów. Profesor Mirosław Marynowicz dodaje z kolei, że Polska i Ukraina miały swój miesiąc miodowy, trwający mniej więcej 10 lat od 1991 roku. Był to czas, gdy oba kraje myślały o przyszłości, a nie przeszłości. Co nie znaczy oczywiście, że o dramatycznych rozdziałach historii, w tym o rzezi wołyńskiej, nie należy mówić. Wręcz przeciwnie. Każda strona wyrachowuje pewnego momentu. Każda strona liczy od jakiegoś momentu. Jest 1943 rok, Ukraińcy nagle oszaleli i rzucili się na Polaków. To polska wersja. Ukraińska mówi co innego. Wołyń staje się Polski. Zaczyna się kolonizacja, najlepsze ziemie trafiają do Polaków. Polityka Warszawy jest krzywdząca wobec Ukraińców. Rośnie krzywda, nie ma możliwości wspólnego życia i zaczynają czystkę etniczną. Ja tutaj wyjaśniam, nie usprawiedliwiam. Dla mnie najważniejsza jest chrześcijańska moralność. Istnieją przestępstwa komunistów, nazistów, Ukraińców i Polaków oraz wszystkich narodów, które się prześladowały i były narodowo egoistyczne. Myślały na zasadzie win-lose. Ja chcę żyć według zasady win-win. Współpracując, będziemy mieć więcej. Musimy przyznać się do oczywistych faktów. Ukraińcy mają wziąć odpowiedzialność za początek czystki etnicznej. Polacy za wcześniejszą politykę wobec Ukraińców. Historia nie może być jednokolorowa. Nie może być tak, że Polacy i Ukraińcy przedstawiają się jako ofiary, a drugą stronę jako zbrodniarzy. To nie są adekwatne wersje. To wszystko jest nieadekwatne historycznie.
Po tej dość dużej dygresji przenieśmy się do Charkowa i do tematu o wiele aktualniejszego dla Ukraińców – wojny z Rosją. Dla moich znajomych z tego miasta, reżyserki Svitlany Oleszko i pochodzącego ze Lwowa muzyka, byłego lidera grupy Mertwy i Piweń, Michajły Barbary, ostatnie lata to okres wzmocnienia Ukrainy. Zaraz w 2021 roku też, co... Jeszcze 10 lat temu nie było to takie oczywiste jak teraz, że Ukraina to nie Rosja, to nie Polska. Nie Wielkie Księstwo Litewskie. Ukraina jest taka, jaka jest i taką pozostanie. Największa problema Ukrainy, cała wieczna... Ukraina nigdy nie znikała, nawet będąc zależną, rozdartą między różne państwa. Największym problemem Ukrainy jest brak jedności, terytorium państwa i narodu. Na przykład teraz Krym to Ukraina, Donieck i Ługańsk też. I najważniejsze jest to, że Ukraińcy sobie uświadomili, że Ukraina to też Krym, Donieck, Charków i Ługańsk. Z Charkowa jest 40-50 kilometrów do granicy z Rosją. Dlatego poczucie zagrożenia nie opuszcza moich rozmówców. Svitlana Oleszko. W 2014 roku nauczyliśmy się robić walizki ewakuacyjne, dokumenty i ważne rzeczy, z którymi można uciekać. U wielu Charkowian takie walizki nadal leżą. Strach przed rosyjską agresją jest i walizki są, ale my cały czas sprawiamy wrażenie, że normalnie pracujemy, mamy życie kulturalne, rodzimy dzieci. To jest dysonans poznawczy, bo jesteśmy przyfrontowym miastem i u nas na przykład jest słowo hasło helikopter, które oznacza, że przywieźli rannego do szpitala wojskowego. Kiedyś, jak byłam dzieckiem, to myślałam, że wojna to jest całkowita i ogólna linia frontu. A później okazało się, że ludzie też wtedy żyli, rodzili dzieci. Były instytucje społeczne, kulturalne. Nawet w warszawskim getcie. U nas nie ma aktywnych działań, ale jedną ręką trzymamy walizkę, a drugą robimy normalne rzeczy. Ja wierzę w nasze zwycięstwo. Reżyserka dodaje, że dla wielu intelektualistów z Charkowa rosyjska agresja była osobistą tragedią, bo oni wychowali się na kulturze rosyjskiej, na niej wyrośli, ale czuli, że są tutaj i będą tutaj mieszkać, że Ukraina to jest ich państwo. Już w Kijowie spotykam się z dziennikarką najpopularniejszego chyba tygodnika ukraińskiego Nowoje Wriemia, w skrócie NW, Krystyną Berdyńskich. Do sierpnia tego roku wychodził on tylko po rosyjsku. Od przyszłego roku każda gazeta drukowana w innym języku niż państwowy będzie musiała mieć swoją ukraińską wersję. Redakcja NW postanowiła jednak nie czekać i po prostu przejść na ukraiński już teraz. Przede wszystkim dlatego, że prestiż języka ukraińskiego rośnie, nawet wśród osób na co dzień rosyjskojęzycznych. Krystynę Berdyńskich zapytałem też o podsumowanie 30-lecia niepodległości. Najważniejsze osiągnięcia to demokracja i demokratyczne swobody. Największym osiągnięciem jest demokracja i wolność. W odróżnieniu od Rosji i Białorusi pokazywaliśmy, że władzę można przekazywać pokojowo. A gdy coś odbywa się nie tak i jest zagrożenie autorytaryzmu czy dyktatury, to niepokojowo możemy to zatrzymać. Ukraińcy czują, że ich główne wartości to wolność i swoboda. Czasem to prowadzi do dezorganizacji procesu, bo jesteśmy swobodni we wszystkim, w tym w przestrzeganiu jakichś zasad. Ale dla demokracji to jest na pewno dobre. Nie wyobrażam sobie, kim ma być polityk, który upodobni Ukrainę do Białorusi. Drugi sukces to społeczeństwo obywatelskie, które kontroluje system. Trzeci sukces to swoboda słowa. Porażki to brak strategicznego kursu ekonomicznego. Reformy są chaotyczne. Są tam, tam ich nie ma. Chciałoby się, żeby te słowa o ruchu do Unii Europejskiej i NATO były potwierdzone czynami. Także oligarchowie są problemem, bo oni hamują rozwój kraju. Problemem jest też to, że rewolucje nie przekształcają się w instytucje. Możemy coś zatrzymać, ale trudno nam potem rozwinąć to, co osiągnęliśmy. Poza tym brak jest elity politycznej. Są ludzie, którzy przychodzą do władzy po sławę albo żeby kraść. Nie mamy osób myślących w skali państwa, żeby zostawić po sobie ślad w historii, ale nie słowami,
a działaniami. Historyczny jakiś świat w drżawie zaliczyty, ale nie na słowach, a na dziejach. I tą rozmową kończę swoją podróż po Ukrainie. Kraju, który wbrew pozorom dokonał ogromnego postępu w ciągu 30 lat. Od miejsca, gdzie inflacja sięgała 10 000%, wodę włączano w konkretnych godzinach, a znalezienie czystej toalety publicznej graniczyło z cudem, do państwa, które nie musi wstydzić się swojego wojska, rozwija gospodarkę, ma wolność słowa, a w restauracji czy kawiarni czasem trudno znaleźć nie toaletę, a wolne miejsce. Przygotowanie tego podcastu byłoby niemożliwe, gdyby nie Bielsat po polsku oraz Państwa pomoc. Jeśli chcecie więcej tego rodzaju odcinków wyjazdowych, liczę na wsparcie na Patronite i Zrzutce. Bardzo dziękuję także ekipie raportu o stanie świata Dariusza Rosiaka, czyli Agacie Kasprolewicz i Adrianowi Bąkowi za przeczytanie tłumaczeń moich rozmówców. Do słuchania tego podcastu chyba nie muszę zachęcać. A od przyszłego tygodnia magazyn Po prostu Wschód będzie ukazywał się jak zwykle, regularnie w piątki. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.